Niedoczynność tarczycy związana jest z niedoborem tyroksyny, czyli hormonu tarczycy, który może prowadzić do wahań nastroju, depresji, zaparć i innych problemów zdrowotnych. Osoby cierpiące na to schorzenie powinny spożywać produkty, które unormują poziom cukru we krwi. Dlaczego? Ponieważ chorzy mają zaburzoną tolerancję na węglowodany. Po spożyciu posiłku bogatego w ten składnik, poziom glukozy szybko się podnosi. Właśnie dlatego muszą zadbać o odpowiednią dietę. Leczenie niedoczynności tarczycy może opierać się na naturalnych metodach. Sprawdź jakich. Leczenie niedoczynności tarczycy. Naturalne metody. Niedoczynność tarczycy pojawia się 5 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Główną przyczyną tej choroby jest przewlekłe zapalenie tarczycy, niedobór jodu w organizmie, wrodzona niedoczynność tarczycy i napromieniowanie w okolicy szyi. Nie wiesz, co jeść przy tej chorobie? Oto kilka wskazówek. Warzywa i owoce to podstawa. Cierpiący na niedoczynność tarczycy powinni spożywać warzywa i owoce bogate w przeciwutleniacze. Szczególnie ważne są produkty bogate w witaminy A, C i E. Do takich warzyw należą marchew, szpinak, kiełki, papryka i słodkie ziemniaki. Należy unikać kapusty i brokułów, gdyż posiadają goitreny, które szkodzą tarczycy. Z owoców zalecza się jedzenie granatów, moreli i melonów. Pełnowartościowe śniadanie. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, dlatego należy o nim pamiętać. Pomijanie tego dania może spowodować spadek poziomu insuliny, co z kolei prowadzi do zaburzeń pracy mózgu i drgawek. Pierwszy posiłek powinien składać się głównie z białka. Zaleca się więc spożywanie pełnoziarnistych płatków na mleku lub jajek. Należy natomiast unikać produktów bogatych w węglowodany. Osoby chorujące na niedoczynność tarczycy powinni uzupełnić dietę o witaminę D, wapń i jod. Spożywanie zdrowych tłuszczy. By usprawnić pracę układu hormonalnego, należy przyjmować 4-6 łyżek stołowych dobrych tłuszczy dziennie. Warto więc zdecydować się na awokado, orzechy, oliwę z oliwek tłoczoną na zimno, a także olej kokosowy zawierający kwas laurynowy. Ryby. Źródło kwasów omega-3. Zaleca się, by chorujący na niedoczynność tarczycy spożywali 3 razy w tygodniu ryby, które bogate są w kwasy omega-3. Dzięki nim można obniżyć poziom złego cholesterolu, który podnosi się w organizmie z powodu niskiego stężenia hormonów tarczycy. Oprócz diety, chorzy powinni zadbać o dawkę ruchu na świeżym powietrzu, a także ograniczyć ilość kawy, herbaty i alkoholu.